Budowa ronda, które od tygodnia decyzją radnych formalnie nosi nazwę Roszarnia, ruszyła z początkiem lata. Nowy typ skrzyżowania zastąpił stare rozwiązanie, znacznie utrudniające włączanie się do ruchu mieszkańcom osiedla i kierowcom wjeżdżającym do Leszna od strony Pawłowic. Budowa miała zakończyć się 16 września, wykonawca jednak nie mógł dokończyć prac w terminie z powodu komplikacji związanych z podziemną instalacją gazową. Ustalono więc, że przebudowane skrzyżowanie będzie przejezdne od jutra. Teraz urzędnicy z Leszna przyznają, że termin również nie zostanie dotrzymany. Powód to konieczność uzyskania decyzji o odbiorze drogi przez inspekcję transportową. Ta zapowiedziała wydanie decyzji na poniedziałek. Drogowcy z firmy Skanska w zasadzie skończyli swoje prace i teraz wokół skrzyżowania trwają roboty wykonywane przez Miejski Zakład Zieleni. Mowa o nasadzeniach traw i ozdobieniu ronda kwiatami. Dziś pogoda nie jest sprzymierzeńcem pracowników Zieleni Miejskiej, ale zapewniają oni, że do momentu oddania ronda wszystkie prace nasadzeniowe zostaną zakończone. Wraz z budową nowego ronda ułożono też górną warstwę asfaltu na całej ulicy Stkowskiego. Wzdłuż niej wybudowano także ścieżkę dla rowerzystów. Oddanie do użytku ronda nie oznacza jeszcze sprawnego przejazdu w kierunku na Gostyń i Śrem. Modernizacja ulicy Unii Europejskiej potrwać ma do połowy października. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl.